Załoga uciekła, zginęła, cokolwiek się z nią stało, czołg sobie stoi i teraz jest z obu stron analiza. Możemy go ewakuować, czy nie? Jeżeli mogą go ewakuować, to go ewakuują, czy to tak jak ostatnio był przypadek, gdzie Ukraińcy, Ukraińcy po prostu wsiedli tak. do porzuconego rosyjskiego czołgu i odjechali. Z aparaturą zakłócania w tak. dla wywiadu, konser. tak. Natężenie, jak i też skala tego wszystkiego, i się już na, na, na tyle gromadziła, że Iran no, i musi odpowiedzieć. Musi odpowiedzieć i niejako wziął na siebie ciężar odpowiedzi. Została przegłosowana poprawka usuwająca zapis, który mówił o tym, że po 36 miesiącach walk e, dochodzi do automatycznej demobilizacji. Karta mundurowa. Program zniżek dla byłych i obecnych mundurowych. Dołącz już teraz. Kartamundurowa.pl Witam Państwa serdecznie. To jest Defense 24 Week, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni ostatniego tygodnia. Co dla Państwa przygotowaliśmy? Rosjanie chcą użyć ukraińskich T-80UD na froncie, czy Izrael stawia na Apache? Porozmawiamy więc w tematach lotniczych i pancernych. Czy Ukraina wytrzyma rosyjskie naloty? Co z bombardowaniami? Omówimy także wywiad Macieja Szopy z polskim ochotnikiem na Ukrainie, Liptonem. I odpowiemy na pytanie od widza. Przypominamy, że sprawa konkursu, który ogłaszaliśmy w poprzednim odcinku. Widza nagradzamy dzisiaj książką z naszej księgarni. Wojna rosyjsko-ukraińska, pierwsza faza. I uwaga, czekamy na pytanie od kolejnego widza, czy znaczy od państwa. Tak, Państwo mogą zadawać pytania w sekcji komentarzy na stronie defense24.pl. Pod artykułem, gdzie znajduje się ten materiał wideo, ten odcinek i do wygrania, ta książka z naszej księgarni dla osoby, która zada najciekawsze pytanie. My na to pytanie także odpowiemy, tak jak dzisiaj. Oprócz tego w programie gościem specjalnym Defense 24 Week Paweł Rakowski, który odpowie na pytanie, czy wybuchnie wojna Izrael-Iran, a także raport z wojny przedstawi Bartłomiej Wypartowicz. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę dla programu. Zaczynamy. I witamy się z państwem. Po intro witam się z państwem. Michał Bruszewski, Maciej Szopa i Damian Radka. Panowie, za, zaraz podyskutujemy o sprawach pancernych lotniczych, ale szybko połączymy się z Bartołem Wypartowiczem, który przygotował raport z wojny. Bartku, słuchamy co się dzieje na froncie. Dziękuję ci, Michale za głos. witam w kolejnym raporcie z wojny. 778 dzień inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W ostatnim tygodniu byliśmy świadkami m.in. ciekawego wydarzenia związanego z ewentualną mobilizacją na Ukrainie, ale też były pewne przetasowania, jeżeli chodzi o zdobycze terytorialne po stronie Federacji Rosyjskiej. Przejdźmy zatem na mapę. Jeżeli chodzi o front hersoński, to tutaj sytuacja jest stabilna. Rosjanom nadal nie udało się. Zlikwidować ukraińskiego przyczółku w okolicy krynek. Z drugiej jednak strony Ukraińcy nie są w stanie tego przyczółku poszerzyć. Przyczółek oczywiście jest ważny dla Ukraińców z taktycznego punktu widzenia, więc jest to całkiem logiczne, że go utrzymują. Natomiast te Rosjanie starają się cały czas go likwidować, chociaż w ostatnich tygodniach i w, w ubiegłym tygodniu coraz mniej Rosjanie są na tym terenie aktywni. Przejdźmy sobie bardziej na północ. Jeżeli chodzi o okolice Robotyny, to tutaj Rosjanie starają się nadal atakować od południa i od południowego zachodu. Nie osiągnęli tutaj żadnego przełomu, brak tutaj większych zdobyczy terytorialnych, można je tak naprawdę policzyć w metrach. Natomiast jeżeli chodzi o te tereny na zachód od miejscowości Werbowe, to tutaj mały fragment terytorium udało się. Rosjanom przejąć. Tutaj Rosjanie na tym kierunku są w jakiś sposób aktywni, natomiast nie jest to jakaś bardzo duża aktywność. Natomiast na tym odcinku wzrosła aktywność ukraińskich dronów, tutaj jest coraz więcej filmów dostarczanych przez ukraińskich operatorów, więc ta sytuacja na tym odcinku również jest stabilna. Natomiast ciekawiej jest w okolicy Afdziewki. Tutaj sytuacja niestety jest trudna dla ukraińskich Obrońców. Jeżeli chodzi o miejscowość perwomańskie, to ona została w całości przejęta przez siły rosyjskie. Rosjanie nadal nacierają tutaj na tym kierunku, tak naprawdę są na podejściu w tym momencie do miejscowości Netajlowe i dalej będą starali się atakować w kierunku Karliwki prawdopodobnie. Tutaj Rosjanie też atakują na północ w stronę miejscowości Nowoselskie, tutaj bez większych sukcesów. Natomiast jak Państwo mogą zauważyć, między samą miejscowością Netajlow a miejscowością Mańskie jest bardzo duży obszar tak zwanej szarej strefy i być może tutaj Rosjanie będą w stanie ten kawałek terytorium przejąć w ciągu najbliższych kilku dni. Ukraińcom mimo chwilowego ustabilizowania tej sytuacji, e, sytuacja staje się coraz cięższa, Rosjanie nadal atakują na zachód od Avdiivki i być może te e, utworzone linie obronne nie są na tyle e, solidne, na ile mogłoby się to wydawać e, i to ustabilizowanie chwilowe może przerodzić się w kolejne postępy wojsk rosyjskich. E, natomiast e, jeżeli chodzi o Okolice Bachmutu. To tutaj sytuacja jest dosyć ciekawa. W okolicy miejscowości Iwaniwskiej, miejscowości, która jest w połowę zajęta już przez Rosjan, Rosjanom udało się tutaj oskrzydlić tą pozostałą część miejscowości. Tak naprawdę, Gruzy, które z tej miejscowości pozostałej, tutaj Ukraińcy przygotowywują się do opuszczenia tego fragmentu terytorium. Prawdopodobnie stanie się to w ciągu najbliższych tygodni. I tak naprawdę jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, to w tym momencie aktywność po stronie rosyjskiej jest tutaj najwyższa. Rosjanom udało się obejść miejscowość Bogdanivkę na południe właśnie od samej miejscowości. Prawdopodobnie będą starali się nacierać w kierunku Kaliniwki. Aby później z tej właśnie kaliniwki móc atakować czas i wiar. No i mówi się w przestrzeni publicznej coraz głośniej o tym, że bitwa o czas wiar się rozpoczęła. Bardzo aktywne lotnictwo Federacji Rosyjskiej zrzuca tutaj bomby szybujące, które trafiają właśnie w tej przestrzeni między miejscowością Chromowe a czas i wiarem. Tutaj ta sytuacja jest dosyć ciężka. Rosjanie będą starali się zdobyć czas wiar, z tego względu, że tutaj po zdobyciu tej e, miejscowości, po prostu umożliwi zdobycie tej, tej miejscowości Rosjanom ataki na... Słowiańsk i Kramatorsk. Miejscowość bardzo ważna z taktycznego punktu widzenia. Rosjanie doskonale zdają sobie z tego sprawę. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, czy to na odcinku Lisyczańskim, czy na odcinku Kopiańskim, sytuacja bez większych zmian. Nadal widać aktywność strony Federacji Rosyjskiej. Natomiast ataki nie przynoszą większych zdobyczy terytorialnych. Oczywiście inicjatywa tak naprawdę na całej linii frontu jest w rękach. Federacji Rosyjskiej. Na początku łączenia mówiłem o tym, że zmiany odnośnie mobilizacji na Ukrainie nastąpiły. I tutaj rzeczywiście 11 kwietnia Wерхowna Rada przyjęła ustawę. O mobilizacji ustawa, która była oczekiwana na Ukrainie tak naprawdę od dłuższego czasu. Pierwsza wersja tej ustawy została zaproponowana w Wерхownej Radzie już w styczniu 2024 roku, natomiast w tej pierwotnej wersji ustawy były bardzo kontrowersyjne zapisy i z tej ustawy się wycofano, natomiast ta nowa ustawa została właśnie 11 kwietnia przyjęta, wcześniej jeszcze przed, Przyjęciem tej ustawy została przegłosowana poprawka usuwająca zapis, który mówił o tym, że po 36 miesiącach walk dochodzi do automatycznej demobilizacji żołnierza. Natomiast co ta ustawa daje? Między innymi dzięki tej ustawie na Ukrainie... Zacznie odbywać się powszechne szkolenie wojskowe w placówkach oświatowych, ale również ciekawa sytuacja jest związana z inwalidami, osobami, które otrzymały drugi bądź trzeci stopień, czy trzecią bądź drugą grupę inwalidzką po 24 lutego 2022 roku, ponieważ wszystkie te osoby będą po raz kolejny wzywane przed komisję weryfikacyjną w celu ustalenia, czy rzeczywiście Przyznanie takiej osoby do danej grupy jest zgodne z prawem i zgodne tak naprawdę z prawdziwym stanem faktycznym. Jeżeli chodzi o tą mobilizację, to też ciekawe jest to, że prezydent Zełęcki podpisał jedną z uchwał, która zmniejsza wiek mobilizacji z 27 roku życia na 25 rok życia i dodatkowo Wерхowna Rada również przegłosowała i przyjęła ustawę mówiącą o mobilizacji więźniów, więc część więźniów prawdopodobnie będzie również mogła być częścią tej mobilizacji, mobilizacji, która prawdopodobnie niedługo nas czeka, jeżeli chodzi o to, co będziemy obserwować w najbliższym czasie. Mówiło się na samym początku o tym, że mobilizowanych będzie co najmniej 500 tysięcy mężczyzn, natomiast w tym momencie prezydent Zełański mówi o tym, że ta liczba 500 tysięcy mężczyzn jest zdecydowanie za duża i ta mobilizacja będzie w niższym zakresie. Dodatkowo z informacji, które warto odnotować, to 11 kwietnia Rosjanie przeprowadzili kolejny atak rakietowy, czy to rakietowo-dronowy na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Tutaj ukraińskie siły powietrzne twierdzą, że 57 z 82 środków napadu powietrznego zostało zniszczone. Natomiast zniszczona została m.in. największa elektrociepłownia w obwodzie kijowskim, czyli elektrociepłownia trypilska. Widać, od jakiegoś czasu duży problem z zestrzeliwaniem niektórych środków, właśnie napadu powietrznego, czy to e, pocisków H101, na przykład, e, czy niektóre szachidy po prostu e, trafiają swoje cele i tutaj. E, Prezydent Załęski cały czas apeluje między innymi o to, żeby dostarczyć więcej systemów obrony przeciwlotniczej. To samo mówi minister spraw zagranicznych Kłeba. Widać po tych ostatnich tygodniach, że Rosjanie są coraz bardziej skuteczni, jeżeli chodzi o te ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. I bez tak naprawdę jakiegoś wsparcia ze strony Zachodu, jeżeli chodzi o systemy obrony przeciwlotniczej, sytuacja będzie się tylko pogarszać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze podsumowanie. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i Michale oddaję Ci głos. Dziękujemy Bartkowi za podsumowanie wydarzeń operacyjnych. My zostajemy przy temacie Ukraina, ale także przeniesiemy się też na Bliski Wschód. Pierwsze pytanie do Damiana, ponieważ Rosjanie wyciągają, no właśnie, ukraińskie czołgi. Damian, co wiemy o sprawie? No tak... E są różne grupy zajmujące się tzw. Open Source Intelligence, czyli tym osintem nieszczęsnym, który w Polsce ma no, różną opinię. Natomiast jedno trzeba przyznać, te zachodnie grupy osintowe są całkiem niezłe, bo skupują zdjęcia satelitarne, można to robić, jeżeli masz odpowiednie fundusze, i liczą sprzęt, który znajduje się w znanych rosyjskich bazach składowania sprzętu wojskowego. W bazie numer 22 znajdowało się około 170 czołgów T80 UD. T80 UD jest opracowanym w Charkowie, czyli na dzisiejszej Ukrainie, wariantem czołgu T80 U, napędzanym ukraińskim silnikiem wysokoprężnym 6 TD1. Specyficz, specyficzna konstrukcja, w czasach Związku Radzieckiego, uznawana za bardzo perspektywiczną, bardzo obiecującą, no ale. Związek Radziecki postanowił odmeldować się z tego świata e, i no Rosjanie zostali troszeczkę e, z tymi czołgami jak przysłowiowo chmili z Angielskim. E, no nie mieli do nich zaplecza przemysłowego, postanowili po prostu e, wysłać je do rezerwy sprzętowej, a jednostka, która je używała, czyli co ciekawe to była 4. Kantemirowska Dywizja Pancerna, E, przysiadła się na czołgi T-80U, czyli bliźniaczą konstrukcję, ale produkowaną e, na terenie Rosji e, i Rosjanie mieli po prostu do tych wozów zaplecze przemysłowe, głównie jeżeli chodzi o silniki. Natomiast to co się okazało, e, to w tej 22. bazie przechowywania sprzętu pancernego e, ze 170 T-80UD e, zostało 54 egzemplarze. E, czyli większość z nich gdzieś została wysłana. E, można spekulować, że być może ze względu na braki w sprzęcie tego typu, czyli nowoczesnych e, czołgach, bo te czołgi nadal są bardzo wartościowe, bardzo nowoczesne. T80 uda był najbardziej zaawansowanym wariantem czołgu, T80 produkowanym pod koniec istnienia ze Związku Radzieckiego. E, możemy sobie spekulować, czy Rosjanie, w jakiś sposób, na pewno mając dokumentację techniczną pełną do tych czołgów, podjęli się jakoś działania mającego na celu przywrócenie im pełnej sprawności przy zachowaniu ich oryginalnej konfiguracji, czy też na przykład być może podjęli decyzję, że co będzie oczywiście dosyć kosztowne i skomplikowane, spróbują wymienić zespoły napędowe na takie, które mają silniki produkowane i używane w Federacji Rosyjskiej. Czy też może, może zrobią jeszcze coś innego z nimi, może będzie na takiej zasadzie, że wezmą tylko te na, na najlepszym stanie technicznym, pozostałe skanibalizują i na front. Nie zdziwiłbym się, gdyby odtwarzana, bo musimy pamiętać, że czwarta kantemirowska dywizja pancerna została no, de facto zniszczona w czasie inwazji na Ukrainę. Jest ona teraz odtwarzana i być może podjęto decyzję, że właśnie to ta jednostka miałaby otrzymać te wozy. Trzeba pamiętać, że obecnie produkcja bieżąca nowych rosyjskich czołgów, takich jak T90M, nie jest w ogóle w stanie pokryć tych strat, które e, są na froncie. Czołgi T90M występują tak naprawdę jednostkowo. Pojawia się jeden, może czasami dwa, trzy czołgi. E, nie występują te maszyny masowo, też są tracone. E, a Rosjanie muszą odtwarzać e, swoje zdolności bojowe na zapleczu. Zresztą Szojgu to zapowiadał tworzenie nowych jednostek, nowych armii, tak. nowych dywizji, brygad. E, więc ten sprzęt, który jest zmagazynowany, jest wyciągany z tych magazynów, jest remontowany w miarę możliwości, przychodzi też jakąś tam modernizację i jest wysyłany do jednostek. I teraz najważniejsza sprawa. Ja się, ja się temu przyglądam od dłuższego czasu. Pewnie być może za tydzień o tym opowiemy, albo, albo troszeczkę. Później wypadałoby zrobić na ten temat materiał, natomiast szanowni państwo, niestety wszelkie takie optymistyczne założenia, że Rosjanom bardzo szybko skończą się zapasy sprzętu wojskowego, to no, były po prostu optymistyczne, nad wyraz optymistyczne. Rosjanie posiadają jeszcze zapasów sprzętu, które są oceniane na przy zachowaniu obecnego tempa strat, na jeszcze dwa, może trzy lata wojny. Na tyle sprzętu im wystarczy. Oczywiście tego nowoczesnego sprzętu jest coraz mniej, ten sprzęt jest coraz mniej wartościowy, ale jest. I jak znamy stare prawidło wojenne, stary czołg jest lepszy niż żaden czołg. Stary karabin jest lepszy niż nie mieć w ogóle karabinu. Więc Rosjanie będą przywracali ten sprzęt. Być może oni teraz też przygotowują te jednostki, gromadząc ten lepszej jakości sprzęt, nowocześniejszy, ze schyłkowego okresu Związku Radzieckiego, przygotowują jednostki, to jest oczywiście tylko spekulacja z mojej strony, żeby to było jasne. Żeby być może w lecie dokonać tego ostatniego zrywu i spróbować oderwać od Ukrainy na tyle dużo terytorium, na ile to będzie tylko możliwe. No właśnie, jak tylko y, wspominałeś o tym wyciąganiu czołgów, pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, czy to jest przygotowanie pod ofensywę? Pytam Macieja, który przygląda się bacznie wojnie na Ukrainie, czy Twoim zdaniem m.in. te czołgi, te 80 UD, to są szykowane do, do jakiejś wielkiej ofensywy? Może tak być, szczególnie że zaobserwowaliśmy, że w ostatnim czasie Rosjanie tracą procentowo więcej bojowych wozów piechoty niż czołgów. Zawsze oczywiście więcej BWP było niszczonych miesięcznie niż czołgów, ale ta proporcja uległa zachwianiu pewnemu. I to może wynikać z tego, że Rosjanie chcą przychować trochę więcej czołgów na jakieś takie uderzenie. Czołg jest ofensywną bronią typową, która ma przebijać się przez obronę ukraińską, nawet po tych filmach, które widzimy z frontu, to jak MTLB czy BW dostanie no, jakimś dronem celnie ulokowanym, czy z artylerii, no to już po prostu jest stracony. Natomiast czołgi potrafią wytrzymywać kilka trafień i iść dalej do boju. Więc, więc duża liczba czołgów na jakichś kierunkach może naprawdę, teoretycznie oczywiście, doprowadzić do jakichś przebić na froncie. I ja, może bym tutaj dodał jeszcze tak. jedną ciekawą statystykę, bo w końcu takie statystyki zaczęły się pojawiać a propos właśnie skuteczności dronów. <laughs> e, szczególnie tych dronów FPV, które no, do, jako drony samobójcy funkcjonują. Czy okazuje się, że znowu po raz kolejny sprawdza się to takie prawidło, że to co my widzimy na ekranie to jest najczęściej już odpowiednio spreparowany obraz, bo widzimy jednego drona uderza w jakiś pojazd, jest eksplozja, no i pojazd wyłączony przynajmniej teoretycznie z walki. Natomiast Statystyki są bardzo niekorzystne dla dronów. Otóż okazuje się, że taka uśredniona celność tych dronów to jest mniej niż 50%. Już przy 50% to jest tak naprawdę łódź szczęścia, bo to jest na zasadzie uda się albo się nie uda. Mniej niż 50% e, świadczy to o tym, że ta celność nie jest najwyższa. I e, przeanalizowano to, dlaczego ta celność jest taka niska. No toż, otóż okazuje się, że no, żeby te drony były tanie i masowe i systemy sterowania i optyka, te kamery nie są najlepszej jakości. I na przykład, jeżeli są trudne warunki pogodowe, typu deszcz, mgły, ta celność drastycznie spada w dół. Co więcej, przeprowadzono także analizę tego, ile dronów potrzeba do wyeliminowania jednego czołgu. Jest to minimum 10 dronów, a najczęściej jest nawet więcej. Kolejna sprawa jest taka, że tutaj mamy też czynnik psychologiczny. Bo o ile... Trafienie w BWP, tak jak Maciek mówi, czy w czy jakiś transporter opancerzony, jako że to są pojazdy słabo opancerzone, to jeden dron najczęściej wystarczy, bo ten, ten pancerz nie wytrzymuje e, nawet słabych głowic kumulacyjnych, czy małych ładunków wybuchowych. Natomiast ciekawostką jest to, że w wypadku czołgów najczęściej zdarza się tak, że załoga po prostu panikuje. Pancerz nie został przebity, tylko doszło do ataku dronem. E, uderzył on w pancerz, eksplodował. Załoga panikuje i często jest tak, że porzuca sprawny sprzęt. Po czym następuje kilka możliwości, co się dalej dzieje. Załoga wraca do tego czołgu, jedzie dalej albo wycofuje się. Załoga uciekła, zginęła, cokolwiek się z nią stało, czołg sobie stoi i teraz jest z obu stron analiza. Możemy go ewakuować czy nie? Jeżeli mogą go ewakuować, to go ewakuują. Czy to tak jak ostatnio był przypadek, gdzie Ukraińcy, ukraińcy po prostu tak. wsiedli do porzuconego rosyjskiego czołgu, odjechali? Z aparaturą zakłócania, Tak. Dla to... wywiadu konsa, tak. Ciekaw artykuł na naszej stronie, polecamy Państwu. E, Albo, e. jeżeli nie jest możliwa ewakuacja tego sprzętu, wtedy właśnie zaczyna się to wrzucanie sławne przez otwarte włazy granatów do wnętrza, e, z założeniem takim, że eksplozja, któregoś z tych granatów doprowadzi do pożaru amunicji, no i wypalenia się czołgu, tak? Ale znowu, Tutaj bym uczulał Państwa, nie bazujmy na tych takich informacjach propagandowych, na tym takim wieszczeniu tego, że jakiś system uzbrojenia jest nieprzydatny, dopóki nie popatrzymy na statystyki. Bo to dopiero statystyki mówią nam o realnej skuteczności danego typu uzbrojenia. To co my widzimy na większości tych nagrań, no to nie jest do końca odzwierciedlenie tej rzeczywistości frontowej. To... Czyli, czyli nie tylko sprawny pilot drona, ale także sprawny montażysta się przydaje przynajmniej w operacji tak. psychologicznej. Jedna dosłownie, tylko jedna uwaga. Yy, no oczywiście yy, nikt tutaj z nas nie kwestionuje yy, zasadności używania czołgów, potrzeby ich w siłach zbrojnych. Yy, to jest jasne, ale yy, jeszcze pamiętajmy o sytuacji koszt-efekt. Taki dron... Wypasiony pewnie ma równowartość około 10 tysięcy złotych, czyli 10 dronów to jest 100 tysięcy złotych, to tylko mój komentarz. Maciej, teraz Tak, właśnie chciałem podobnie tutaj dodać, że gdyby drony były w stanie zniszczyć czołg przy pomocy jednego ataku i miał 100% czy tam 90% skuterzy, pociski na przykład Javelin, no, to wtedy w ogóle byśmy mieli do czynienia z dużo głębszą rewolucją na polu bitwy i chyba by wszystkie te pociski przeciwkońcowe poszły do lamusa, a wszyscy by walczyli dronami. Natomiast właśnie drony, tak jak powiedziałeś, są dużo tańsze. Tak czy inaczej, uważam, że zmieniają oblicze tego, co się dzieje na froncie, i opłaca się ich używać. Zresztą obie strony niestety już używają ich efektywnie. No, ale stały się na i trochę rozróżnić, bo oczywiście zaraz skończymy tę dyskusję, bo trochę odpływam od tematu, ale nie, nie, to było bardzo ciekawe. Dron, dron stał się na Ukrainie dla jednej, dla drugiej strony erzacem i artylerii i przeciwpancernego pocisku kierowanego. Dlaczego? Dlatego, że brakuje tych środków bojowych. Natomiast w innej sytuacji, na przykład Ukraina albo Rosja miała dominację w powietrzu, to by też troszeczkę inaczej wyglądało, bo yy, to nie jest tak, że ten operator drona on jest niewykrywalny. On... Też ma emisje elektromagnetyczne, które można wykryć, no bo używa tych urządzeń elektronicznych. I można by na przykład na takie stanowisko tych operatorów dronów spuścić bombę, można by um, użyć artylerii, tak, dalekiego zasięgu. Tego się jeszcze nie robi, bo tej amunicji faktycznie skutecznej jest bardzo mało i oszczędzają się na bardziej wartościowe cele, ale zwróćcie uwagę na jeszcze jeden aspekt. Amunicja zawsze jest tańsza od nośnika. I teraz tak, dron jest tańszy od czołgu czy pojazd do oczywiście. Hula karabinowa jest tańsza od człowieka. I no, tak to wygląda. Niestety. No, no właśnie tutaj e, niestety mówimy o realiach, zawsze analizujemy w sposób realistyczny. Chciałem ja zapytać, ponieważ przenosimy się na kolejny front, czyli na Bliski Wschód. E, Izrael stawia na apacze? Tak, właśnie popełniliśmy z kolegą Antonim Walkowskim tekst na temat tego, że Izrael jeszcze przed 7 października, przed rozpoczęciem się wojny w strefie gazy, planował zwiększanie udziału dronów bojowych w swoich siłach powietrznych, bo wszystkie statki powietrzne izraelskie poza najmniejszymi dronami są w siłach powietrznych, nie w wojskach lądowych. I y, Izrael planował zwiększanie liczby tych dronów bojowych. Oczywiście coraz lepsze platformy z coraz większymi możliwościami. <laughs> I z czasem planował wygaszenie ze służby Apache. Oni tam mają łącznie 48 egzemplarzy. Mniej więcej połowa to jest wersja A y, i połowa wersja D, czyli odpowiednik Longboa. Y, Te drugie no to jest bardzo, bardzo nowoczesny sprzęt. Zresztą biorąc pod uwagę z, z jakimi wyzwaniami armia izraelskie siły obronne się mierzą, No to ten Apache A to też jest y, czasami młotek do walki z komarami. Y, oni chcieli wycofać Apache, ponieważ nie chcieli narażać załóg. Apache może być krócej w powietrzu, limituje go no to, że ma dużą masę, fizjologia załóg i tak dalej. Natomiast no, Dobry dron klasy male może na przykład 30 parę godzin przebywać w powietrzu, już teraz do tego technika dochodzi. Yy, natomiast wojna w strefie gazy wykazała te doświadczenia, że yy, Izrael nagle chce kupić, dokupić na najnowszej wersji E. Yy, jest cały szereg przedstawionych argumentów mm. za tym, dlaczego jednak. Yy, znaczy Rozwój broni dronowej nadal będzie trwały w Izraelu, to się nie ma co yy, czarować. Natomiast, dlaczego jednak chcą dokupować Apache i przez to albo zwiększać flotę, albo przynajmniej utrzymać ją na po tym poziomie liczebnym, yy, raczej zwiększać. Yy, uznano, że Apache jest bardzo elastyczny na polu bitwy, to znaczy, jak już jest w powietrzu, to ma różne rodzaje uzbrojenia, szczególnie, że Izrael ma własne pociski Spike and Loss, i Spike LR2, który. ER2, które mają bardzo duży zasięg, większy niż odpowiedniki na przykład amerykańskie, współczesne, jest to więc sprzęt, który ma i armatę lotniczą 30 mm, bardzo celną, i niekierowane pociski 70 mm, które mogą być naprowadzane teraz na, na cele lżej opancerzone dzięki tak, nakładkom yy, specjalnym sterującym z y, głowicą naprowadzania. Do tego są te spajki N-LOSy, yy, bądź spajki ER. Yy, cały zestaw jest sensorów na tym śmigłowcu, optoelektronicznych, radar. Yy, no i Apache w najnowszej wersji ma też możliwość współpracy z tymi bezzałogowcami. A Izrael, znając życie, na pewno sobie y, połączy te nowe opacze ze swoimi konstrukcjami, w, w czym jest dobry. Czyli bez zaogroźć będzie wysyłany gdzieś na y, miejsce niebezpieczne, y, sprawdzić, co y, się dzieje, czy są jakieś cele, a bardzo bezpiecznej odległości, nawet z odległości do 50 km, będzie mógł razić te cele. Także pomimo swojej dużej ceny, aparat został uznany za bardzo potrzebną rzecz. No i to się przekłada oczywiście na nasze polskie podwórko. No, my my idziemy kupić, w Apache, tak. Chcemy kupić 96 Apaczy, żaden klient eksportowy. Tak. Żaden klient eksportowy nie kupił tylu Apaczy i nie miał naraz raz służbie. Nawet Izrael, który ma też 48, chce dokupić 40 tych wersji E. I nawet jeżeli nie wycofa tych A przy okazji, no to będzie 88. Pytanie jednak, czy siły zbrojne RP stają przed takimi samymi wyzwaniami, jak siły obrony Izraela. One oczywiście nastawiają się na to, że może być konflikt bardziej symetryczny z Iranem, ale raczej, no Iran jest daleko, raczej dokonuje różnych przeniknięć przez terytorium Syrii, Iraku i, i jakichś takich asymetrycznych działań przeciwko takim przeciwnikom, właśnie plus Hamas, Hezbollah, no to ten aparat to rzeczywiście jest y, broń bardzo skuteczna. Y, oni oczywiście jakieś tam systemy przyrodnicze mogą mieć, głównie ręczne men, klasy menpads, ale też nie za dobre, bo to irańskiej produkcji. Natomiast nasze wojsko w razie konfliktu będzie miało do czynienia z. Wlogiem, który będzie miał nie tylko menpacy dość wysokiej klasy, ale też systemy krótkiego zasięgu, systemy średniego zasięgu. Um, z drugiej strony, <laughs> zwolennicy Apacza twierdzą, że. To jest żal, inaczej, przeciwnicy Apacza, w tym też już w tej mowej Komisji Obrony Narodowej, twierdzą, że um, Ukraina pokazuje, że śmigłowce bojowe <laughs> nie mają sensu. Z kolei zwolennicy Apache mówią, że tam brakuje kierowanego uzbrojenia, precyzyjna amunicji dalekiego zasięgu, też jest inna kultura techniczna, wykorzystanie tego sprzętu i tak dalej. No i rzeczywiście, strona ukraińska wykorzystuje Mi-8 i Mi-24, czyli no już przestarzałe dzisiaj śmigłowce, za duże, za ciężkie. Dlaczego byłby Mi-8? Mi-8 może być uzbrojony i, i, i strzelać niekierowanymi tak. pociskami rakietowymi. Natomiast Rosjanie, no, mają te wypaszone niby Mi-28 i K-52, natomiast brakuje do nich amunicji, też często widać, że strzelają lobem jako artyleria taka improwizowana tak. przez linie frontu, yy, mają sukcesy z tymi swoimi kierowanymi pociskami przeciwpancernymi, ale yy, na przykład oni yy, muszą strzelać do celu cały czas go sobie podświetlając i stąd to... Te obrazki z wojny, że ten jest wisi nie wiadomo po co w miejscu i nagle dostaje na przykład stugną czy, czy jakimś piorunem mm -hmm. i jest niszczony. patrz, nie ma tej słabości. patrz, może sobie wysłać te drony albo dostać informacje z różnych źródeł, naprawdę bardzo różnych i strzelać do celów yy, za wzgórza na przykład. To znaczy, przede wszystkim Różnica jest w uzbrojeniu. Może wytłumaczy widzom, bo. To, to to jest często niepodkreślane w ogóle, to jest temat pomijany Rosjanie na swoich śmigłowcach, jeżeli chodzi o przeciwpancerne pociski kierowane, używają pocisków z naprowadzaniem SACOS, czyli półautomatyczne e, na linii celowania, to znaczy y, operator uzbrojenia cały czas musi utrzymywać siatkę celowniczą na celu i cały czas go obserwować do momentu uderzenia pocisku przez co śmigłowiec musi być wyeksponowany i narażony na ostrzał przeciwnika Głosce zachodnie, tak jak AH64 wykorzystują inne typy naprowadzania pocisków przeciwpancernych. Mamy albo naprowadzanie na odbitą wiązkę laserową, i co to oznacza? Oznacza to, że w ogóle załoga ah 64 nie musi nawet widzieć tego celu. Wystarczy, że odpalą pocisk na azymut, a pocisk już zakodowaną wiązkę laserową yy, samodzielnie złapie, i ta wiązka może być z jakiegoś yy, drona. drona z jakiejś platformy lądowej, nawet wystarczy żołnierz, który ma odpowiednie urządzenie emitujące tą wiązkę laserową. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że są też pociski na zachodzie jeszcze bardziej zaawansowane. Czy tu mówimy o pociskach Hellfire Longbow, e, które naprowadzane są radarowo, i tutaj AH-64 też nie musi się cały wychylać. Jest to też wystawi, tylko masz z radarem nad drzewa i może spokojnie prowadzić ogień. E, są pociski takie jak Brimstone które mogą naprowadzać się samodzielnie, tylko trzeba je odpalić na azymut na cel. No tak sporo spike and loss, właśnie. I spike and loss, który jest naprowadzany, on jest bodajże chyba radiokomendowo i przekazuje obraz operatorowi tak. z kamery w nosie. Także operator tak naprawdę nie widzi z przyrządów obserwacyjnych na śmigłowcu. Tylko z y, samego pocisku. Jeszcze jedna taka uwaga. Do czego w ogóle służą śmigłowce uderzeniowe takie jak AH-64, a właściwie do czego powinny służyć? Bo my w Polsce bardzo często patrzymy na takie rzeczy jak dane techniczne, obserwujemy jak ten sprzęt jest używany na y, polu walki, a zapominamy o tym, że bardzo często na polu walki ten sprzęt w ogóle nie jest używany tak jak powinien być używany. Bo jest jeszcze coś takiego jak doktryna. I, mi się bardzo podoba podejście w Stanach Zjednoczonych, gdzie do tej doktryny użycia sprzętu przywiązuje się dużą uwagę. I do czego został zaprojektowany AH-64 przede wszystkim? AH-64 to jest współczesny odpowiednik koncepcji niszczycieli czołgów z okresu II wojny światowej. Tylko czy czym były te niszczyciele czołgów? Bo to też nie jest do końca rozumiane. Niszczyciele czołgów, czy też bataliony, pułki niszczycie, niszczycieli czołgów służyły do tego, że jeżeli gdzieś pojawił się Uderzenie przeciwnika, pancerne, to założenie było takie, że bardzo szybko odwód w postaci niszczycieli czołgów miał się pojawić w miejscu, gdzie przewidywano, że przeciwnik się pojawi, i zrobić zasadzkę. Po czym się wycofać. Oczywiście naziemne, quasi czołgowe niszczyciele czołgów dzisiaj nie mają racji, by to bo są stosunkowo powolne. Ale jeżeli mamy śmigłowiec uderzeniowy, który ma bardzo wysoką mobilność taktyczną, no ile zajmuje przelot, powiedzmy, na dystansie. 50, 80 km, to jest kilka minut. Więc takie śmigłowce, jeżeli wiemy, że gdzieś przeciwnik dokonał przełomu, albo dokona tego przełomu, zagonami pancernymi możemy zrobić zasadzkę za pomocą takich śmigłowców, i do tego one przede wszystkim powinny służyć. A nie do tego, że one są wysyłane na linię frontu, tak jak to robią Rosjanie, i tracone w idiotyczny sposób w jakichś szturmach śmigłowcowych, które nie mają prawa bytu i nigdy nie miały prawa bytu. A w ogóle dlaczego? Na przykład pod hostomerem Rosjanie zrobili taki atak śmigłosowy. Dlatego, i to nie jest nic nowego. Są ludzie, którzy badają na przykład to, jak wyglądała wojskowość za Związku Radzieckiego i ten atak na Hostomel to było nic innego, jak odtworzenie tych ćwiczeń za czasów Sojuza. A czy to miało jakikolwiek sens? Myślę, że tam w sztabie generalnym w Rosji, to się nikt nie zastanawia. Przypomnijmy chociażby operację Market Garden, co się dzieje właśnie z desantem, który, do którego wojska zmechanizowane mają daleko, ale jakby... Tak, dodam, że nie tylko odwodem przeciwpancernym są teraz śmigłowce, tylko tak jak mówiłem, są elastyczne, tak twierdzą więc, więc nie jest problemem, czy będziemy mieli Apache, jak państwo słyszeli, tylko chyba raczej pojawia się pytanie, czy będziemy mieli doktrynę do ich użycia. Ale to jest temat na inną dyskusję, a my łączymy się z naszym gościem specjalnym. A dzisiaj naszym gościem specjalnym jest Paweł Rakowski, reporter i ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam Państwa. No myślę, że wielu widzów zadaje sobie pytanie i należy je zadać także Tobie. Czy światu grozi Wielka Wojna na Bliskim Wschodzie? No cóż, woj Wielka Wojna na Bliskim Wschodzie zaczęła się 7 października. Tak właściwie 8 października dołączyli kolejni bohaterowie i ta wojna trwa w swoim tempie już ponad 6 miesięcy. E, I w tak właściwie w chwili obecnej czekamy, e, na ile ta wojna będzie się jeszcze rozwijać. To znaczy, e, czekamy, jaka będzie decyzja, będzie mi no, na względem e, miasta Rafa, to jest e, południowa część e, strefy gazy. No i oczywiście od kilku dni, od chyba od 11 dni, żyjemy tym, co się stanie na linii Iran-Izrael tak? e, w związku z izraelskim atakiem na ambasadę irańską w Damaszku. Tak więc, tak więc wojna jest. Wojna obejmuje tak właśnie cały Bliski Wschód. Konsekwencje tej wojny są olbrzymie i tak właśnie nieprzewidywalne. Zarówno w skali krótkofalowej, długoterminowej. Tak więc tak, no wojna jest, toczy się swoim własnym tempem. Ja wiem o tym, że, że wielu by chciało, żeby to była jakaś taka wielka dynamika i, i zmiany. No, natomiast jak ostatnim razem rozmawialiśmy, kilka dni przed wojną w południowym Libanie, więc jakbyśmy sobie porozmawiali o tym, że za kilka dni ruszą rakiety z Jemenu, z Libanu, z Iraku, z Syrii, ze, ze strefy gazy, z zachodniej i brzeg i tak dalej, i tak dalej. No To byśmy sobie tutaj rozmawiali jako scenariuszu hipotetycznym i Science Fiction, a on się w ciągu sześciu miesięcy zrealizował i strach patrzeć, co będzie za kolejne 6 miesięcy. Tak więc, tak więc wielka wojna na Bliskim Wschodzie jest. I to jest właśnie najgorsze, że nie wiemy, w którym etapie tej wojny jesteśmy. Czy to jest dopiero początek, czy może jakiś środek, czy, czy zbliżamy się do jakiegoś końca, ponieważ no, nie wiemy, nie wiemy, co będzie dalej, nie wiemy, co, jakie będą konsekwencje tego, że Izrael będzie dalej kontynuował swoją ofensywę. Wiadomo o tym, że. Jak Izrael, tak by od prawie 6 miesięcy zajmuje północną część strefy gazy, a tam Hamas już jest z powrotem. Nawet sporadyczne takie rakietowe się pojawiają. Tak więc, tak więc, tak więc no tak, no mamy Wielką Wojnę na Bliskim Wschodzie i. i... Obserwujmy, jak ona się będzie rozwijała, ponieważ no niestety nawet wszelkie rozmowy deeskalacyjne, czy też, czy też jakieś warianty zawieszenia broni chwilowego, to, to są po prostu bardzo żmudne i bardzo trudne, i bardzo tak właściwie trudne do osiągnięcia, i, i żyjemy w całkowicie nowej rzeczywistości na Bliskim Wschodzie i na całym świecie, ponieważ są konsekwencje globalne. No właśnie, poprzednio jak się łączyliśmy, przypomnienie dla naszych widzów, łączyliśmy się z Pawłem na granicy libańsko-izraelskiej, to chyba w miejscu, w którym się łączyliśmy, teraz jest linia frontu, bo to. Czyli walki, Hezbollahu z, walki z Hezbollahu z Izraelem. No właśnie, Pawle, troszkę już powiedziałeś o tym starciu Izrael-Iran. To jest starcie, które warto potencjalnie przeanalizować, dlatego no, że do tego ataku na placówkę w Syrii doszło. Ataki izraelskie na, na miejsca, bazy, instalacje irańskie w Syrii się powtarzają cyklicznie. Więc chciałem Cię zapytać o hipotetyczną wojnę, być może, tak jak powiedziałeś z Twojej perspektywy, ona już trwa Izraelu z Iranem, ale po drodze mamy geograficznie Syrię, mamy po drodze Irak, więc to też prawda nie jest takie łatwe. Jak Ty widzisz w ogóle to starcie Izrael-Iran? Jakbyś mógł swoim głosem eksperckim przeanalizować to? Przede wszystkim te stać oczywiście trwa cały czas w związku z tym, że, że Iran realizuje swoją politykę za pośrednictwem swoich milicji, które kontroluje bezpośrednio właśnie takie jak Hezbollah, jak Huti, jak bodajże 12 milicji irackich i te stać tak właściwie trwa cały czas, tak o, o bardzo, bardzo różnym natężeniu, ale Sytuacja, która miała miejsce w Damaszku, e, no, zmienia realia, ponieważ e, nigdy wcześniej nie doszło do takiej sytuacji, żeby e, po pierwsze konsulat, ambasada e, irańska była zaatakowana, to z reguły Irańczycy atakowali <gryzny> różne placówki, tak? A druga, a druga rzecz jest taka, że e, przede wszystkim, e, no, tak jakby natężenie, jak i też skala tego wszystkiego już się na, na, na tyle gromadziła, że Iran no, i musi odpowiedzieć, musi odpowiedzieć i niejako wziął na siebie ciężar odpowiedzi, czyli że w pewien sposób osobiście będzie tutaj wymierzał sprawiedliwość Izraelowi. Przypomnę, że już w tej wojnie mieliśmy taki, taką sytuację, że Iran osobiście atakował rakietami balistycznymi cele w Iraku. Przede wszystkim w irackim Kurdystanie, w Syrii oraz też w Pakistanie. Tak więc tak więc to też jest część tej wojny. No i też sam Irak, Iran został pierwszy raz w historii, znaczy pierwszy raz od 1988 roku, zaatakowany rakietowo ze, ze, ze strony Pakistanu. Tak więc tutaj wielu obserwatorów zwraca uwagę na to, że być może Iran zdecyduje się na taki bardzo drastyczny krok, czyli po wysłanie bali, rakiet balistycznych w Izrael. Głównie, głównie, głównie tutaj, komentatorzy są zgodni, że tym takim miejscem, które to Iran może zadeklarować Izrael są wzgórza Golan, z tego względu, że e, raz no oficjalnie oczywiście Iran nie uznaje Izraela, ale też Trudno powiedzieć, żeby świat uznawał Zgórza Golan za, za część Izraela, czyli że to było jeszcze takie, pozostawiał wiele różnych wariantów i możliwości. Kolejna rzecz jest taka, że na wzgórza Golan jest bardzo dużo sprzętu nadawczego, wywiadowczego, jest tak zwana Góra Szpiega, a za pośrednictwem chociażby libańskiego Hezbollahu i, i działań w tej wojnie widzimy, że Irak tak właściwie celuje w aparaturę izraelską i w oczy i uszy w izraelskiego wywiadu wojskowego, no bo tym samym sposobem tak właściwie Izrael właśnie te środki, takie jak Góra Szpiega czy Góra Meron w Galilei, no, monitoruje to, co Iran robi w Syrii. Ponieważ Syria jest tutaj kluczowa, Syria jest takim jednym wielkim hubem łączącym Liban z Iranem. Um, to, 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 dodatkowo istotna sprawa jest też taka, że um, Iran, tak właściwie, no um, nie można powiedzieć, żeby bezpośrednio chciał zaatakować jakiekolwiek izraelskie placówki na świecie, ale z tym też trzeba się liczyć. Um, I to jest bardzo, ale to bardzo poważne. Między innymi też nas, też nas, do, też nas dotyczy z tego względu, że wiadomo, z reguły zawsze dużo Żydów przyjeżdża do Polski, więc musimy tutaj, w związku chociażby z, z kwestiami historycznymi, w, w oświęcimi. Tak więc to my musimy to takie rzeczy naprawdę bardzo, bardzo poważnie traktować. No i to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest taka druga opcja, którą może Iran wymierzyć, czyli jakikolwiek, jakiś atak na cele izraelskie czy też żydowskie. No i też jeszcze pozostaje trzecia opcja, czyli jakaś inna, jeszcze nam nieznana, możliwość jakiś, jakiś wariant, ale wszyscy obserwatorzy są zgodni, że Iran samodzielnie chce wykonać ten ruch, ponieważ Iran został bardzo mocno upokorzony przez, przez Izrael, to znaczy, um, tych ataków, tak właściwie na irańskie cele w Syrii, to już było bardzo, bardzo dużo w ciągu ostatnich 10 lat. No i to był tak właściwie ten atak na, na irańską ambasadę był takim przekroczeniem czerwonej linii. I wydaje mi się, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że e, być może Benjamin Netanyahu e, tym razem przesadził, ale, ale też ważna jest reakcja Amerykanów. To znaczy, Amerykanie też prowadzą swoją grę z Iranem. W Omanie trwają rozmowy irańsko-amerykańskie, i też trzeba to wpisać w pewnego rodzaju politykę pomiędzy Teheranem i Waszyngtonem, która oczywiście jest, też, też przebiega przez Moskwę i Pekin. Tak więc tak więc no, troszeczkę na Netanyahu tutaj naprawdę, naprawdę na, na poważnie narozrabiał i będziemy obserwować. tak, Znaczy, tutaj. Usta, Hezbo, usta irańskiego projektu, czyli Hasan Nasrallah powiedział, że odwet będzie. Tylko, że oczywiście nie jest pewne kiedy i gdzie. Natomiast trzeba się spodziewać tego, że w najbliższych tygodniach czy też miesiącach naprawdę może dojść do, kolej, do kolejnego wydarzenia o, o randze historycznej. No z Hasanem Nasrallahem to i, i z jego wypowiedziami to jest też ciekawa sprawa, dlatego, że ja mam wrażenie, że między wierszami w jego wypowiedziach czytamy Panowie przodem i tutaj wymienia Hamas inne ugrupowania, że Hezbollah jakby trochę czekał. Co prawda walczy, ale oczywiście tutaj pełna zgoda z tą Pawlę. sytuacja jest bardzo napięta i te ciosy po obu stronach padają, więc zobaczymy co z tego będzie. Już trochę zaczepiłeś o ten temat, na koniec chciałem zapytać o Waszyngton, czyli kluczową stolicę w tej kwestii. Joe Biden obecnie ma na barkach dwa fronty ukraiński i ten blisko wschodni, izraelski. Wiemy, że relacje między Bidenem a Netanyahu są, no powiedzmy, w pewnym sensie szorstkie nawet. Natomiast jest duża szansa, że prezydentem zostanie Donald Trump. Republikanie raczej mają opinię stronnictwa proizraelskiego, więc chciałem cię zapytać, czy możemy się spodziewać jakiejś zmiany w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie, gdyby na przykład prezydentem został Donald Trump? No to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ całą tą wojnę trzeba też rozpatrywać w tym, że ona, bardzo, ona ma potężny wpływ na amerykańską politykę. Przede wszystkim widzimy, że Amerykańska opinia publiczna, no, jest, jest pewnego rodzaju. E z jednej strony jest duże poparcie dla Palestyny, ale z drugiej strony oczywiście elity amerykańskie dalej głosują, tak jak trzeba, za Izraelem. To jest, to jest niezmienne, ale widać, że, że ten protest naprawdę na tyle się odwrócił, że za kilka, kilkanaście lat Izrael może być, nie musi być pewien wcale tych wszystkich, nazwijmy to dotacji, które, które jest fajnie obdarowywane. Natomiast tak, no, z perspektywy Iranu na pewno ten duet biden Netanyahu jest o wiele lepszy, ta szorstka przyjaźń nazwijmy, to jest o wiele lepsza niż trio Trump, Benjamin Netanyahu i Mohammed bin Salman. To by było bardzo niebezpieczne dla Iranu, tak więc, tak więc też musimy rozpatrywać to, że zarówno działania proirańskich milicji, jak i te samego Iranu, one uwzględniają te realia, ponieważ... No, z perspektywy Teheranu naprawdę o wiele lepiej było, gdyby Joe Biden pozostał w Białym Domu. No i też oczywiście Benjamin Netanyahu jest idealny dla każdego. Dlaczego Benjamin Netanyahu jest idealny dla, dla, dla każdego? Ponieważ e, Netanyahu tak właściwie jest pewną wartością, z którą trzeba się, trzeba się liczyć i Bliski Wschód do niego się przez 14 lat przyzwyczaił. To jest, to jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ Benjamin Netanyahu przez 14 lat swoich rządów, no, w tym ostatnim roku mu nie wyszło, ale to była taka sytuacja, no po prostu wojna wybuchła, ale tak to generalnie był politykiem dość spokojnym, jeśli chodzi o pewne możliwości prowadzenia polityki względem, względem sąsiadów na, na, na Bliskim Wschodzie. Dlatego też, jeśli chodzi o powrót Trumpa, no to to jest: hmm, Benjamin Netanyahu na najprawdopodobniej gra na Trumpa. To znaczy, w pewien sposób chciałby, żeby doszło do wymiany lokatora na, w Białym Domu, i e, rzeczywiście jest oskarżany przez demokratów to, że celowo sabotuje pewne inicjatywy polityczne i że celowo tutaj komplikuje sytuację. No ale też pamiętajmy o tym, że ten Netanyahu sam walczy o przeżycie. Tutaj e, Amerykanie bardzo mocno napierają na to, żeby w przeprowadzić wybory we wrześniu. Tak? To, jest, to jest bardzo ważne. Wybory w Stanach będą w październiku a tutaj no naciskają no i zależy, żeby akurat one były we wrześniu i to i to nie pozostaje bez, bez wpływu, dlatego też um, jeśli chodzi o Donalda Trumpa, jego przyszłą kadencję, trudno cokolwiek teraz tutaj prorokować, ponieważ jak, jak świat, jak Bliski Wschód będzie wyglądał za kilka miesięcy, to naprawdę chyba, um, no nie, nie, tego się nie podejmie. Natomiast pewne jest to, że Trump no, ma pewne powiązania, przede wszystkim jego zięć, Jared Kushner, ma stanowisko bardzo mocno proizraelskie no i też jest powiązany z kilkoma fundacjami, które Saudowie bardzo hojnie opłacili i to się możemy spodziewać tego, że jednak to stanowisko w Waszyngtonu będzie, bar będzie bardzo, ale to bardzo proizraelskie, z tym, że nie możemy, nie możemy też tego przewidzieć, jakie będą realie na Bliskim Wschodzie przez te za te kilka miesięcy, ponieważ no, fakty są takie, że Amerykanie też mają swoją politykę. Bardzo ważnym czynnikiem tej wojny jest nacisk, który jest prowadzony na amerykańską armię w Iraku i w Syrii. Przypomnę, tam, prostu, tam dalej jest około 2,5 tysiąca żołnierzy. One są, te posterunki są stale atakowane przez proirańskie milicje. Tak więc, tak więc to też jest niezwykle ważne. Tak właśnie, jaki stan świata otrzyma Donald Trump od swojego poprzednika, jeśli dojdzie do zmiany. No istotne oczywiście jest też to, że cała ta wojna ma bardzo duży kontekst rosyjski, to znaczy Rosjanie może tutaj nie są głównymi rozgrywającymi, ale są niezwykle ważni wpływowi. Wspomniałem tutaj o, o Syrii, bardzo, no bo Syria jest tutaj niezwykle kluczowa. Rosjanie pojawili się na wzgórzach Golan, to znaczy, ponieważ od kilku miesięcy w sumie są takie doniesienia, że Izrael szykuje ofensywę na Syrię i ona, i ona najprawdopodobniej, znaczy może do niej dojść, tylko, że jeszcze na przykład Rosjanie wybudowali taki posterunek z wieżą wartowniczą i z barakiem przy jednej drodze prowadzącej od, od wzgórz Golan do, do Damaszku. Tak? tak więc, tak więc, tak więc to też trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że od, od, same, od, od samego początku wojny Putin czeka na telefon, czy to, od, czy to z Waszyngtonu, czy, czy z Paryża, czy, czy, czy z Londynu, czy z Berlina, po to, żeby akurat tutaj w ten sposób włączyć się w pewien proces polityczny, który przede wszystkim polega na tym, że Putin ma realny wpływ na Iran. Ponieważ Biden e, tak właściwie no, miał inną optykę względem Iranu, to znaczy bezskutecznie przez te 4 lata usiłował się dogadać z Teheranem, podkreślam bezskutecznie. Tak więc, tak więc pytanie zasadnicze: czy Trump będzie chciał kontynuować dialog z Iranem, czy, czy raczej będzie chciał się jakoś e, e, stworzyć fakty dokonane pod, w wyniku jakiejś presji, e, no, oczywiście nie militarnej, ale po prostu jakiejś takiej presji zasadniczej, czyli że z, z, brak dialogu z Iranem, a przede wszystkim to, żeby jakaś taka forma nacisku na Iran, żeby ten odszedł od swoich niecnych zamiarów, ponieważ podstawowym oczywiście, jeśli chodzi o Iran, jego potencjał atomowy i jego, i przyszłość tego potencjału atomowego. Tak więc, tak więc, tak więc to jest, sprawa zasadnicza, że do całej tej nam, do całej tej wielkiej wojny na bliskim, na bliskim Schodzie, która trwa i ona trwać będzie, dochodzą już nam oczywiście najważniejsze wybory na świecie i to jeszcze w tak krytycznym momencie, jeśli chodzi o w ogóle sytuację bezpieczeństwa na całym globie. I tutaj postawimy kropkę. Jak Państwo słyszą, no beczka, prochu, bardzo wiele złożonych sytuacji. To naszym widzom wyjaśniał Paweł Rakowski. Pawle, bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję bardzo. Naszym gościem specjalnym w tym odcinku był Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Jeszcze raz dzięki. Przechodzimy do kolejnego tematu. Dzisiaj tak z jednego frontu na drugi, czyli z Ukrainy na Bliski Wschód. Wróciliśmy do tematów też polskich. Ale wracamy do tematu Ukrainy. Pojawił się na naszych łamach, zresztą wyświetla się Państwu teraz, kiedy mówię te słowa, wywiad Macieja Szopy z polskim uchodnikiem na Ukrainie, pseudonim Lipton. Macieju, Twoje, twoje refleksje, wnioski właśnie z tej rozmowy, którą przeprowadziłeś? No, rozmowa spotkała się z dużym zainteresowaniem i jest bardzo szeroko komentowana w Polsce, ale już nie tylko w Polsce, bo Rosjanie wyjęli sobie to, co im się podobało i opublikowali na swoich agencjach prasowych. Były też przedruki w, w polskiej prasie, w polskich innych portalach. Rozmowa generalnie jest gorzka, ale dzięki temu, znaczy dzięki temu, ale jest też prawdziwa i pewnie stąd to zainteresowanie. Lipton Rozmowa była prowadzona w ogóle przez telefon z pobliża linii frontu. No wskazał to, co jego zdaniem jest, jest złe. Wskazał bardzo wiele rzeczy. Widać, że rok temu on walczył, walczył dwa lata tam. Widać, że Rok temu była ta nadzieja jeszcze. Był ten optymizm. W tej chwili przynajmniej w tych okopach jednostek najbardziej zmęczonych walkami, no ten optymizm można powiedzieć, że nie istnieje. <laughs> e, oczywiście trzeba pamiętać, że to jest stanowisko kogoś, kto, kto siedzi w okopach, nie zna znaczy on y, jest tam dowódcą kompanii, czyli dość, dość wysoko i to w wojsku ukraińskim 2014 y, 214 y, Batalionie Opfor, takim elitarnym przed wojną, e, no i szlak bojowy tam rzeczywiście był od Hostomela przez obronę Kijowa, później operację Charkowska-Łymań, y, Bachmut, tam też w pewnym momencie, y, także no bardzo dużo y, doświadczeń wywiad jest długi więc naprawdę, naprawdę dużo można się z niego dowiedzieć y, no i on właśnie jest dowódcą i także szkoleniowcem on, on y, dzięki temu ma szersze pole do y, miał szersze pole do obserwacji y, tego co się zmieniało w jaką stronę to idzie i tak dalej co mogę powiedzieć? no Generalnie nie jest to pierwszy wywiad, jaki zrobiliśmy tu w DFS 24 z uczestnikiem, ale m, to się zgodzi, no, Michał, bo ty też je robiłeś. Głównie robiliśmy te wywiady pod koniec 2002 i na początku 2023 roku i wymowa tych wywiadów była zupełnie inna niż, yy, niż teraz. Dlatego może one były mniej głośne, bo to były takie, znaczy optymistyczne wywiady. W zasadzie jest ciężko, ale widać światełko w tunelu. A teraz to. Ty... No, to nie jest oczywiście jedyny wywiad z weteranem walk. Staramy się Państwu przybliżać te, te perspektywy różne perspektywy ekspertów patrzących z tego powiedzmy poziomu osintowego, perspektywy generałów analizujących to jakby z poziomu operacyjnego, perspektywę z okopu widzianego dosłownie z okopu przeciwnika, który, który sztrumuje ten okop i walczy oko w oko z przeciwnikiem no i także ekspertów, analityków zajmujących się bronią, więc jakby na łamach defense p znajdą Państwo tutaj przekrojowe, przekrojowe materiały. Maciej, korzystając jeszcze, że jesteś przy głosie, chciałem, trochę też Bartek wspomniał o tym w raporcie, ale chciałem wspomnieć o tej też kwestii bardzo ważnej, czyli obronie przeciwlotniczej. Mamy kolejne bombardowania. Jak ta wojna nad, powietrzna nad Ukrainą wygląda obecnie? Tak, no kampania uderzeń na tyły Ukraińskie na miasta, infrastrukturę trwa. Trwa jednak wczoraj, w czwartek, Rosjanom udało się zniszczyć elektrownię węglową pod Kijowem z dużym ciosem. Mimo to no, widać, że Rosjanie nie mają takiego potencjału rakietowego, uderzeniowego jak wcześniej. Generalnie ataki te wyglądają tak, że wpuszczanych jest kilkadziesiąt szachidów do. Z używania amunicji, obrony przeciwlotniczej, angażowania jej uwagi, rozpoznawania jej, <laughs> przepraszam i do tego znacznie mniejsza liczba pocisków manewrujących. I wydaje się, że teraz taką srebrną kulą są te kinżały, które to one dosięgają do celu ostatecznie ewentualnie skandery. Jest tutaj jakby taka cała złożona operacja która ma na celu nie to, żeby szachidy przeszły przez tą obronę, tylko żeby ją zaangażowały, nie pociski zrzucane przez samoloty zazwyczaj, ale właśnie te kinżały, które mają no dużą siłę też rażenia, poza, poza tym, że są szybkie, bo no to wynika też z właśnie ich prędkości, tej w ostatniej fazie lotu, hiperdźwiękowej jednak. Co można zrobić? No tylko wiadomo, że kinżały mogą niszczyć z tym Patriot, i być może francuskie SAMTEL. Jak najwięcej tych systemów Ukraina potrzebuje. Teraz w Unii Europejskiej jest się zablokowanie prac Komisji Europejskiej przez Parlament Europejski. Do czasu, kiedy Unia nie da siedmiu baterii, Ukraina nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, czy Unia jakby oddała siedem baterii, to jakby wyglądało jej się prześrodnicza. Wspomnę, że Polska ma, kupiła na razie dwie i kolejne sześć w drugiej fazie ma być ale może coś to pomoże. Problemem też nie są same baterie, problem są pociski. No właśnie, amunicja. Tak, amunicja do Patriotów to jeden pocisk do 6 milionów dolarów za sztukę kosztuje, a w, a w cel powinno się odpalać dwie rakiety teoretycznie, chociaż no może Ukraińcy wystrzeliwują jedną, biorąc pod uwagę ich sytuację. I to jest problem, bo te rakiety raz, że kosztują, a dwa, że... Zajmuje czas ich wyprodukowanie. To nie jest tak jak e, nie, w grze komputerowej, że się klika i się ma. E, także tutaj no, to jest duży problem. Rosjanie generalnie prowadzą kampanię, a jednocześnie rosyjskie bombowce zrzucają bomby szybujące e, z dużo mniejszej odległości na wojska na froncie ukraińskie. Nękająco pewnie też, ale zazwyczaj postarają się wybić y, jakieś otwory w obronie, pomóc swoim wojskom. Y, no, chociażby iść w Afryce to było stosowane, tak? Tak, tak. Y, y, ta bomba Fab 250, Fab 500. To zwykłe prymitywne bomby, tylko z zdołali zrobić ten system y, bomby szybującej, nakładkę taką. Y, tak jak na zachodzie to już od dawna funkcjonuje. Rosyjskie y, rozwiązanie jest gorsze, jest mniej precyzyjne i ma mniejszy zasięg, bo z 50 km maksymalnie można je zrzucać. Zachodnie te bomby hammer francuskie to tam zdaje się z 70. Y, Niemniej no, nie, nie da się temu na tym, w tym momencie przeciwdziałać. No i ukraińska obrona powietrzna jest w tym momencie na taki dylemat, że albo chronimy nasze miasta, nasze dzieci elektrownie, które kosztują dziesiątki miliardów dolarów i które nie będzie za co odbudować. Albo chronimy wojsko na froncie. Jest, ta kołdra jest chyba za mała, żeby chronić zawsze i to, i to. No Ukraińcy na przykład do początków marca używali ofensywnie jakieś baterii Patriota, zdaje się, Wydaje się, że udało im się uzyskać sporo zestrzelenie, sporo sukcesów w ten sposób. Potem Rosjanie upolowali część jednej baterii, były na to materiały zdjęciowe, dowodowe i te zestrzenia się skończyły. Ale nie wiadomo, czy przez te straty, czy przez to, że Rosjanie zaczęli właśnie uderzać w te miasta i z przyczyn politycznych i innych, ta obrona została znowu wycofana do biernej mm, obrony. Także temat jest trudny. Może trochę F-16 zmienią sytuację, bo F-16 będzie mógł, jeżeli uda się go dobrze używać, będzie mógł polować przynajmniej na te bombowce, które zrzucają bomby szybujące na wojska na froncie. No tak, z relacji żołnierzy wiemy, że straszliwa broń, bomby FAP. Damian, twój komentarz do sytuacji na Ukrainie? Przede wszystkim na Ukraińcach, w mojej ocenie, może ta ocena jest błędna, ale. Moje ocenie myśli się to, że nie dokonali totalnej mobilizacji na samym początku, przez co mają problem z personelem, nie rotują jednostek, a. E, no teraz to ma się zmienić. Weszła ustawa mobilizacyjna, przypomnijmy no, tak, o tym. Pewnie poprawi to po jakimś czasie sytuacji, ale to jest za późno. Jeżeli państwo jest atakowane i e, no istnieje jego zagrożenie jego egzystencji no to nie bawimy się w półśrodki, tylko jest pełna mobilizacja państwa i obywateli do obrony i się bronimy. Tutaj próbowano oczywiście, ja, ja rozumiem argument, że próbowano... Demografia. Demograficznie... Demografia jest argumentem, tak. tak. Próbowano demograficznie chronić, no nazwijmy to przyszłość narodu ukraińskiego, ale no być może nam się łatwo ocenia to z perspektywy czasu, tak, bo to zawsze takie jest, że a Historycznie to tam się łatwo ocenia to, jak ktoś powinien postępować w przeszłości albo nie. Ale, ale wydaje mi się, że jednak wtedy już trzeba było dokonać tej mobilizacji. Nawet ci młodsi nie musieliby przecież służyć na samej linii frontu, ale mogliby na tyłach, w jednostkach pomocniczych, pomocniczych służyć. Mogliby się przez ten okres czasu szkolić. Dobrze wyszkolone rezerwy. rezerwy. Ale znowu. To, co się dzieje na Ukrainie jest lekcją dla nas. I pytanie, czy my z tego wyciągniemy właściwe wnioski, ale samo wyciągnięcie wniosków to jest nie wszystko. Właśnie. Bo po, po wyciągnięciu wniosków musimy jeszcze przekuć je y, w działania. I naprawdę, no wiadomo, do obywateli tutaj nie ma do końca co tak, y, tak apelować, ale może do decydentów. No, przepraszam bardzo, albo zaczniemy działać na poważnie, albo któregoś dnia się obudzimy i będziemy bardzo zdziwieni a potem będzie jedynie płacić, zgrzytanie zębami, tak jak teraz Ukraińcy mają. E, I to się nie tyczy tylko rezerw ludzkich, bo tutaj ten wywiad to też pokazuje. Rezerwy amunicyjne, rezerwy sprzętu wojskowego, rezerwy, rezerwy, jeszcze raz rezerwy, na litość boską, przecież to jest truizm. Każdy wojskowy w Polsce powie dokładnie to samo. Rezerwy trzeba budować między innymi, nie tylko etatowo jednostki rozwijać, ale te rezerwy, żeby potem w wypadku wojny było czym walczyć. A, tu jeszcze jeden ważny aspekt. Bo Ukraina pokazuje kolejną rzecz. E, oczywiście, państwo musi budować swój przemysł, energetykę i te rzeczy, ale proszę zauważyć jedną rzecz. Jeżeli przeciwnik ma zdolności e, bombardowania na poziomie strategicznym, bo to są bombardowania strategiczne tak naprawdę, to po jakimś czasie, żebyśmy się nie obudzili, jeżeli będziemy kiedykolwiek, nie daj Boże, ale znajdziemy się w sytuacji takiej, jak Ukraina się znalazła, to pewnego dnia możemy się obudzić tak. Nie ma prądu, jakby na przykład szpitale funkcjonowały. Czy starczy agregatów dla nich? Czy starczy paliwa, żeby te agregaty napędzać? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, fabryki. My nie mamy gwarancji tego, że w wypadku wojny to przez cały okres trwania wojny te fabryki będą na przykład amunicje u nas produkowały. Bo musimy też zakładać to, że w pewnym momencie znajdźlibyśmy się w takiej sytuacji jak Ukraina, że a no dobrze, tam powiedzmy, jakąś partię granatów moździerzowych, może trochę amunicji strzeleckiej się uda wyprodukować, ale nie będzie na przykład możliwości do produkcji amunicji artyleryjskiej. Przynajmniej na taką skalę jest konieczna. I musimy być też jako państwo przygotowani do tego, musimy zabezpieczyć takie zdolności ściągania amunicji, paliwa, części zamiennych nawet pełnych systemów uzbrojenia z zagranicy. Musimy być na to też przygotowanie, musi być opracowany cały system. Ukraina pokazuje nam, co robić, a czego nie robić, jak się mniej więcej przygotować. Tylko czy my wyciągamy z tego wnioski, to jest zupełnie inna sprawa. A jeżeli wnioski są wyciągane, to czy podejmowane są odpowiednie działania? No niestety, jak patrzę w ogóle, jak Europa funkcjonuje, bo to w gruncie rzeczy to my się nie oglądajmy na resztę świata, bo reszta świata to mogłaby wzruszyć ramionami i tyle. Ale jak patrzę na działania Europy, na to, co się dzieje w Europie, to tak sobie myślę: no chyba trwa poważna wojna za naszą wschodnią granicą. Chyba nikt już poważnie tego nie traktuje. Damianie, bardzo ważne słowa, i tu nie chodzi o to, czy do czegoś dojdzie, czy nie. Chcemy, żeby nie doszło, ale no to nie zależy od nas. My musimy być przygotowani na godzinę W. Tak. I trzeba zaapelować do wszystkich: ściągnijcie różowe okulary z nosa. Dosyć tego. Po prostu dosyć, bo yy, to nie są żarty, i nie chodzi o to, czy będzie wojna. Nikt jej nie chce ale to jakby nie zależy od nas. To też Ukraińców Putin nie pytał o zgodę, czy ma wojna, wymuchnąć po prostu ludziom do mieszkania wpadały pociski artyleryjskie. I tak wygląda wojna i po prostu już zdejmijmy to złudzenie z twarzy, po prostu, które nam przesłania cały... Starożytni cały Rzymianie byli bardzo mądrymi ludźmi. Miej takie powiedzenie. Chcesz pokoju? Szykuj się do wojny. No, no, no też Rzymianem byli mądrymi, pod wieloma innymi byli <laughs> średnio mądrymi. Ja słyszałem w tym tygodniu yy, takie stwierdzenie, że Ukraina to jest najbardziej reprezentatywny dla Polski przykład tego, jak wojna mogłaby wyglądać z uwagi na to, że i przeciwnik jest ten, i jej potencjał Ukrainy jest pod wieloma względami podobny do polskiego i bardziej, bardziej, Reprezentatywnego przykładu dla nas już nie ma, chyba że sama inwazja już na początku. I jeszcze tylko jeden komentarz: tylko w 2022 roku Ukraina była względnie do wojny przygotowana, tak. bo miała lekcję 2014 roku. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedną, to jest ostatnie już sumo ode mnie w tym temacie. Proszę Państwa, bo jest dużo narzekania na to, że my kupując dużo uzbrojenia się zadłużymy. Nie wiem jak Państwo, myślę, że każdy se powinien odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie, ale nawet biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z okresu II wojny światowej. Ja szczerze mówiąc, proszę Państwa, wolę spłacać przez ileś lat i żeby moje dzieci też w przyszłości spłacały te długi. Wolę nawet jako obywatel dorzucić się do tego, żeby MON yy, miał większy budżet niż potem odbud odbudowywać... I to tylko jeżeli będziemy mieli szczęście i przeżyjemy, odbudowywać państwo z ruiny. A pamiętajmy, jak Polska wygląda. Zdjęcia są dostępne, dane są dostępne. Zobaczmy sobie, jak Polska wyglądała po II wojnie światowej. Przecież kraj był całkowicie zrujnowany. W kraju panowała tak naprawdę anarchia. O tym się dużo nie mówi, ale jak wyglądała kwestia przestępczości wtedy. To, to były bardzo trudne czasy. Pół wieku się odbudowaliśmy, a właściwie dokładnie. No właśnie. A właściwie do dziś się jeszcze trochę odbudowaliśmy. Ale za to druga RP miała idealnie zbilansowany budżet w 1939 roku. No właśnie, tutaj mamy bardzo trudny temat, ale to jest temat bardzo ważny, więc musimy go co, co piątek poruszać. Przypominamy, że od poprzedniego odcinka można zadawać nam pytania w sekcji komentarzy pod artykułem na stronie 4 24pl to jest ważne, żeby tam. My wybieramy najciekawsze pytanie, właśnie wybraliśmy pytanie użytkownika e, o pseudonimie Wy, e, Wito Rybnik, więc tutaj zgromadzonym w studiu ekspertom przeczytam to pytanie. E, co się stanie na froncie na Ukrainie, jeśli prezydent Putin umrze? Śmiercią naturalną lub nie? Czy ktoś to rozważał? Pytanie bardzo ciekawe, bo takie można powiedzieć troszkę o sytuacji, prawda, co wydarzyło się w Sowietach, gdy Stalin umarł. No to jest takie pytanie, trochę właśnie właśnie zaczepiające też o historię. Maciej, twój komentarz. No, on właśnie może umrzeć z przyczyn naturalnych, podobnie jak Stalin. I właśnie może nawet nie zostać mu udzielona pomoc z podobnych przyczyn, Czyli tak samo. ze strachu i tego, że się otacza jakimiś tam barierami, polecam komedię Śmierć Stalina, jest na czasie. Yy, pytanie, czy to coś zmieni, bo po pierwsze elity rosyjskie podobno już skupiły się wokół Putina jako ostatniego gwaranta pomóc w skrócie, ich wpływów i pieniędzy. Yy, na zasadzie, że nie ma, nie ma jakiegoś alternatywnego Putina, tylko są co najmniej wariaci pod znaku rozpętajmy wojnę atomową, Hmm, czyli ta szuria hmm, wielkoruska, i tak naprawdę, i hmm, jacyś ludzie kompletnie, którzy nie wiadomo, co by zrobili. Hmm, być może też hmm, jacyś separatyści, coś takiego. Generalnie żadna z tych innych możliwości nie gwarantuje im utrzymania wpływów, pieniędzy, pozycji i tak dalej. Więc, nawet jeżeli Putin umrze, to można udawać, że nie umarł. Na przykład są sobowtórzy. Nawet nie wiemy, który z tych Putinów jest prawdziwy. No, wywiady, może. Sobie, Japończycy zdaje się, zrobili jakąś analizę taką open Czyli jeden z nich jest taki bardzo energetyczny, żywiołowy. Tak, taki dow, nazywa, nazywa, tak nazywali go małpką, bo tak często skakał, tak, takimi miał taki różne dziwne Tak, tak dalej, jest taki tak. jeden tam, kto on, on pewnie będzie żył najdłużej, bo chyba wyglądał najbardziej zdrowego Putina. No, naj, najbardziej, najbardziej pełen wigoru. Tak. Także, także śmierć Putina yy, może yy, sprawić, że ta elita co jest, to dalej będzie, tylko będą trzymali jakąś kukłę. Yy, oczywiście no, nie można też wykluczyć jakichś pozytywnych scenariuszy, że jednak to będzie jakiś impuls. No, Stalin, jak jeszcze żył, no, to też się wydawało, że to się nigdy nie skończy, że po prostu będzie jakiś Stalin II. A Na tymczasem nagle się okazało: Beria, jego yy, siepacz nadworny. Chciał przejąć władzę i, jak niektórzy twierdzą, wielkie reformy zrobić no, demokratyczne. No 100 dni, tak, tak 100 dni Berli to się, A, się nawet nazywa ten okres, to też zaraz nawiążę do tego. Tak. A obserwacja. i ten Chruszczow, który koniec końców zdobył władzę, to przy Stalinie to i tak był aniołem, tak naprawdę. Więc może rzeczywiście po Putinie ktoś bardziej pragmatyczny, jeszcze bardziej pragmatyczny niż on. Znaczy, bo Putin kiedyś był pragmatyczny, teraz to... Mówiąc kolekcjonalnie, chyba walnęło mu na dekiel już kilka lat temu. Możliwe, że od czasu covid epidemii yy, a pragmatyk może się będzie chciał dogadywać jakoś z jakimś Zachodem, a może ktoś, kto zobaczy, że cała ta wojna to coraz bardziej zamieni w chińską kolonię i że tak naprawdę nie ma sensu jej toczyć, że dużo lepiej się porozumieć nawet pewny, kosztem pewnych ustęp z Zachodem, niż, niż iść cały czas w bycie chińską kolonią, bo. Ko nie są łaskawym kolonizatorem. Oni rabunkowo Syberię eksploatują. Jak tylko będą mieli okazję, to podejrzewam, że będą mieli zakusy na Syberię. To jest za dużo do wygrania, za dużo do zyskania. Po co kupować surowce od Rosjan, jak można je mieć? Dokładnie, aż nie wspomnę o dostępie do Arktyki, do słodkiej wody, o czym się też mówi. Które są Chinom potrzebne. Po co się martwić o cieśninę Malaka i to, że cały chiński handel z Afryką i Bliskim Wschodem idzie wokół Indii, które są rywalem geopolitycznym? Jak można prowadzić swoje szlaki handlowe przez Arktykę, tak? Ale no tam na razie to jest rosyjskie. Także może taki pragmatyk by się pojawił. Damianie, śmierć Putina? Słyszałem taki fajny termin kiedyś, że nie jest jeden Putin, tylko Putin jest kolektywny. Jak to należy rozumieć? No należy to rozumieć tak, że tak naprawdę to nie... Putin sam z siebie tych decyzji też nie podjął. Za nim stoi cały aparat służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, z których on się zresztą wywodzi. Jeżeli Putin łaskawie by się odmeldował z tego świata, to jest. Znaczy powiem tak, nie wiem co by się stało, bo nie mam kryształowej kuli. Natomiast no, możemy troszeczkę pospekulować. Może się stać tak jak Maciek powiedział, czyli pojawi się jakiś pragmatyk w tej grupie trzymającej władzę, mhm. który uzna, że dość tej wojny trzeba się dogadać, bo ta wojna mimo wszystko Rosji przynosi duże straty. E, na różnych e, poziomach, bo to mamy ten aspekt ekonomiczny, aspekt militarny, tak jednak... E, ten potencjał zbudowany za Związku Radzieckiego jest stracony, i tego potencjału już nie odbudują, bo Rosja to nie jest Związek Radziecki. I jest jeszcze kwestia społeczna. Coś, co jest bardzo często pomijane, tak jak sobie komentujemy tą wojnę, co się dzieje tak, ale bierzmy pod uwagę to, że po pierwsze, ci żołnierze, którzy wracają z frontu, odsłużą swoje, bo w Rosji też są puszczani do domu. Nie wszyscy, ale są tacy. Oni już mają przekrzywioną psychikę. PTSD, inne schorzenia psychiczne. To, co się tam będzie działo za jakiś czas wewnętrznie, no to jest taka sytuacja jak po Afganistanie albo po wojnach czeczeńskich, tylko razy ileś. Tak, ta smuta Jelcynoska to będzie bójka w przedszkolu. To jest jedna rzecz. Druga co rzecz. Co będzie teraz? Y jak rozbite tam są e, obecnie e, więzi rodzinne i to będzie tylko postępowało, a jak wiemy, rodzina to jest podstawowa komórka społeczna i rozbijanie nie służy państwu i społeczeństwu i ogólnie narodowi. I, e, no tam, tam już teraz są różne patologiczne rzeczy, które jeszcze dodatkowo są e, może nie tyle wspierane przez państwo, co, że tak powiem, państwo nie dostrzega tego, że to jest problem. Takie na przykład przemoc w rodzinie. tak. To też na przyszłość nie będzie służyło stabilizacji sytuacji w Rosji, tylko właśnie destabilizacji. Będzie rosła przestępczość. Ehm, oczywiście no Rosjanie poniekąd próbują się trochę tego problemu pozbyć. No bo ci Zekowie to nie bez powodu z kolonii są wysyłani na front z założeniem takim, że oni już nie wrócą. Tylko gdzieś tam zostaną nawozem dla słoneczników, jak to mówią Ukraińcy. I tak często się dzieje. Ale są tacy, którzy przeżywają. Jest taki przypadek, tam bodaj, że był jeden z takich sławniejszych więźniów, który zajmował się, że tak powiem, konsumpcją swoich ofiar. Przeżył i wrócił sobie do Rosji, został Przynajmniej teoretycznie przeżył, bo ja bym też nie wykluczał takiej opcji, że tu mu ktoś rękę uścisnął, dyplomik został wręczony, no to choć kolego ci odwieziemy, no i go odwieźli do lasu i, że tak powiem, problem został usunięty, bo i może takie są przypadki. Natomiast... Mimo wszystko, Rosja będzie miała gigantyczne problemy wewnętrzne, i ktoś będzie musiał się kiedyś z tymi problemami wewnętrznymi uporać, przynajmniej podjąć próbę, i nie będzie to Putin. Ja jeszcze wrócę do samego Putina. Putin nie może zakończyć tej wojny, bo będzie musiał powiedzieć: Pomyliłem się, i wtedy zostanie zabity. No, a on trzyma się jak każdy morderca życia za wszelką cenę. To jak większość ludzi. Natomiast Jakikolwiek człowiek, który przyjdzie za Putina, a nie będzie sobą turę Putina, będzie mógł na przykład doprowadzić do pokoju na warunkach niekoniecznie korzystnych dla Rosji, ale będzie mógł powiedzieć: To tamten spieprzył. Ja naprawiam, ratuję co się da. I on nie jest postrzegany w tym momencie jako ktoś, który, zrobił, yy, który popełnił pomyłkę i się z niej wycofał. Tylko. To tamten pomyłkę ja poprawia. Ale ja bym zadał jedno bardzo fundamentalne pytanie, myślę, które nie jest praktycznie zadawane. Czy w ogóle obie strony mogą zakończyć tą wojnę na korzystnych dla siebie warunkach? Biorąc pod uwagę straty w ludziach, sprzęcie, straty gospodarcze, na litość boską. Popatrzmy na ten e, teren przyfrontowy, o który toczą się walki. Przecież to jest już teren tak naprawdę oddany naturze. Tam są miejscowości, które dosłownie przestały istnieć. E, Michał, ty na pewno dużo lepiej zdajesz się z tego sprawę, bo bardziej śledzisz ten konflikt. E, Donbas. Ilu mężczyzn zostało w Donbasie? Ilu walczy w tych byłych e, milicjach, które zostały wcielone do? Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Myślę, że to samo pytanie zadają sobie te grupy milicji z Doniecka i Ugańska, które łapią tych mężczyzn, żeby wysłać ich na front. Tak. Ilu jeszcze zostało? Gdzie ich znajdziemy? Tym bardziej, że tam bodajże jeden z tych lokalnych bataszków, ostatnio się. Warlordów. Dosyć, tak. Ostatnio się dosyć. <gry> Modne, słowo. Modne słowo krytycznie wypowiadał na ten temat. Na temat tego, jaka jest realna sytuacja i jakby społeczeństwo rosyjskie dowiedziało się, jak wygląda kwestia strat w ludziach to by się za głowy złapali. Tak, tak chyba na tego stwierdzenia użył. Nie Ta, pamiętam jego nazwiska. No to, to jest ten paradoks, że jeżeli ktoś sobie wyobrażał, że to jest wojna o zasoby, no to wystarczy spojrzeć na mapę, ile terytorium ma Rosja i jeszcze jest jej potrzebna ziemia. I co na tej ziemi jest? No bo poprzejmowano teoretycznie zasobny teren, no bo Donbaski okręg surowcowy, przemysłowy był jednak sercem gospodarczym Ukrainy niepodległej, no ale nie ma kim robić w zasadzie. Znaczy, ludzie jest inny problem, bo jeżeli byłaby to wo wo wojna mobilna, manewrowa, to te zniszczenia byłyby dużo mniejsze. Bo tutaj by się głównie wojska w polu yy, biły, ale nie byłoby takiego. Manewr zawsze minimalizuje zniszczenie terenu. Natomiast doszło do wojny de facto pozycyjnej. Możemy sobie przypomnieć, jak to wyglądało w czasach pierwszej wojny światowej. Do dzisiaj. Na terytorium Francji jest teren, no, który, tam jest jeszcze tyle niewybuchów po artylerii, jakichś minach, tego typu rzeczach, że ten teren to tak się średnio do zagospodarowania nadaje. A, a ile lat już minęło? E, więc no te terytoria Ukrainy, gdzie, gdzie właśnie jest ten pozycyjny front, to będzie ogromny problem w przyszłości, że nie tylko tam, a, a, a tam, gdzie jest relatywny spokój, ale po prostu obie strony, a na wszelki wypadek położyły pola minowe. To Oczywiście to... mapy minowych istnieją, ale nawet rozminowanie takiego y, oznaczonego polaminowego to są lata, jeśli nie dekady, ciężkiej pracy saperów, ciężkiej i niebezpiecznej. To prawda, ja jeszcze y, odpowiem pokrótce y, na pytanie użytkownika Wito Rybnik. Moim zdaniem trzeba to rozpatrywać krótkoterminowo i długoterminowo. To znaczy długoterminowo w historii Rosji zawsze przychodził jakiś car, czy to car nominalny z nazwy, czy też przywódca nie, na przykład bolszewików. Czyli ostatecznie i tak się kończyło na jakiejś formie dyktatury i tego możemy się spodziewać, aczkolwiek jak tutaj Maciek i Damian wspomnieli, w historii Rosji też są takie przykłady jak chociażby 100 Berii, gdzie po tych 100 dniach reform podziękowaną w ten sposób, że na posiedzeniu politbiura wyciągnięto go za fraki i zastrzelono. Więc yy, oczywiście może dojść do jakichś zmian po śmierci Putina, natomiast długoterminowo, czy to zmieni ustrój Rosji, system Rosji i tak jak niektórzy naiwnie na zachodzie liczą na jakiegoś demokraty władzy, ja w to nie wierzę po prostu. Nie ma takich szans, a biorąc pod uwagę to, jak teraz się system betonuje, Rosjacznie nie jest państwem autorytarnym, to jest państwo totalitarnie. totalitarne. I wojna totalitarna także. A więc, drogi czytelniku, dziękujemy za super pytanie. Wito rybnik, książka wędruje do ciebie, nasz wydawca, wydawca tego programu skontaktuje się bezpośrednio z Panem i zachęcamy kolejną osobę, która może wygrać książkę z naszej księgarni. I schemat jest ten sam w, na serwisie Defense 24.pl. Wchodzicie, znajdujecie. Artykuł, który zawiera nasz program, odcinek Defense 24 Week, i w sekcji komentarzy zadajecie pytanie. My w następnym programie na to pytanie odpowiemy, a właśnie najciekawsze pytanie wygrywa książkę. Z mojej strony to wszystko. Michał Bruszewski, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Żegnam się z Państwem, Davian Radka. I bacznie szam.